Trochę już czasu minęło od recenzji Xiaomi Mi Mix 2S, a ja z tego telefonu nadal korzystam. Co jakiś czas przynajmniej, ale korzystam. I wydawało mi się, że to jest telefon naprawdę bez wad, który jest praktycznie idealny, na który mogę się łatwo przesiąść chociażby dzisiaj i być z niego zadowolonym. Oczywiście drobne wady tutaj były też wcześniej, bo na przykład bateria troszeczkę za mała. Poza tym nie można tej pamięci wbudowanej, której jest całkiem sporo, bo co najmniej 64 GB, rozszerzyć za pomocą kart microSD. Ale poza tym to był generalnie świetny telefon. Ale niestety udało mi się odnaleźć jedną wadę, przez którą bardzo źle mi się z niego korzysta. Część z Was może już domyślać się, że ta wada wynika z budowy tego urządzenia, no bo tutaj jak przyjrzymy się, to mamy, a raczej nie mamy, przedniej kamerki z góry, mamy ją z dołu. I to się wydawało nie takie złe rozwiązanie, bo dzięki temu telefon wyglądał całkiem nieźle. Co prawda, kiedy odpalało się przednią kamerkę, albo się zasłaniało paluchem, albo się wyglądało jak jakiś mumin ogrodowy i Xiaomi mówiło, że możemy przecież zrobić tak, i wszystko się obraca i to wygląda lepiej. I to jest niby prawda, tylko problem pojawia się, kiedy nie chcemy robić zdjęcia, tylko chcemy po prostu korzystać z tego telefonu, na przykład dzwonić. Bo się czasami dzwoni jeszcze z tych telefonów. To tajemnica między nami. Nie tylko benchmarki i aparaty, ale czasami do mamy, do dziewczyny, do przyjaciela być może. Nie musimy być w milionerach, żeby taki telefon wykonać. No i wtedy pojawia się problem. Problem się pojawia taki, że kiedy dzwonimy, a tutaj mamy aparat, i tutaj mamy także czujnik zbliżeniowy, to bardzo łatwo ten ekran sam się wybudza. Jeżeli ten ekran wtedy się wybudza, a tutaj mamy ucho, którego dotyka, no to to ucho reaguje z tym ekranem. I na przykład możemy wtedy wyciszyć rozmówcę albo zawiesić rozmowę. I mimo, że nie zwracałem na to uwagi, bo nie wykonuję jakiejś ogromnej liczby połączeń telefonicznych, to ostatnio tych telefonów musiałem trochę wykonać, i się okazywało, że prawie co drugą rozmowę po prostu w ten sposób zawieszałem. To była dla mnie ogromna wada, to mnie bardzo irytowało, bo to się kończyło tak, że ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo nie wiązałem w ogóle tego problemu z budową tego telefonu. Tak patrzyłem na ten telefon, krzyczałem halo, halo, rozmówca, halo, halo. Się tak nawzajem nie słyszeliśmy, generalnie padaka. Co z tym można zrobić? Generalnie nic, bo ten telefon jest tak zbudowany i tyle. Więc jeżeli nie dzwonicie za dużo, jeżeli mało dzwonicie generalnie i używacie telefonu przede wszystkim do przeglądania internetu, do gierek, do muzyki, no to Xiaomi Mi Mix 2S będzie Wam odpowiadać. Ale jeżeli prowadzicie mnóstwo rozmów telefonicznych, jeżeli wisicie na słuchawce godzinami, to naprawdę będzie Was bardzo, ale to bardzo mocno irytował. Jeżeli jesteście takimi użytkownikami, no to weźcie telefon o bardziej tradycyjnej budowie, nawet jeżeli miałby mieć notcha. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, generalnie to jest naprawdę niezły telefon, świetnie mi się z niego korzysta i gdyby nie te problemy z rozmowami telefonicznymi, to bym mówił, że jest niemal idealny, ale niestety ten problem się pojawił. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał, poza tym prosimy Was o ocenę tego filmu, łapka w górę, łapka w dół, jak wolicie, poza tym subskrypcja, dzwoneczek, możecie też odwiedzać mnie na fanpage'u Kosiński Testuje, no i tyle, widzimy się na Spidersweb, Spidersweb TV, a może jeszcze w innych miejscach także. Cześć!